Hej, 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 ludziska. W następnym odcinku zagrajmy Resident Evil 4. No, się teraz nie zaciąłem i teraz się w końcu nagrywa. Oby. Innym programem mam. Teraz nagrywam. Więc załadujmy ostatnią rozgrywkę. Tak, co? Przecież trochę coś ciszę. Słuchawki. Jest git. Tak. Rozpowiadałem się dwa razy o tym samym, będę musiał chyba trzeci raz. Ale to może już tak w trakcie bardziej. Wszystko ułożone już chyba tak. W razie. Tak, mieliśmy tutaj wysprzątać raz tych. Tamto państwo, hrabiostwo. Aha. Gdyby tak... Cholera. Dobrze ci. Głupota. Ale nasza cenność opadła, to... Kurna. Ale się... Aaa, zostaw mnie, Milo. Coś jestem jakiś taki dzisiaj... Gdzie? Znowu, serio. Ale lamię teraz w tym odcinku. Już na dzień dobry. I dalej buchnę. Idź ode mnie. Idź. Przeżyłem. Przeżyłem. I chcę żyć. O mnie. Padłem. Tyle w tym temacie. Ale zlamienie, ja pierniczę. Tak to jeszcze nie zlamiłem. No i? W tym samym miejscu zaczniemy. Tak. Albo zrobimy coś takiego. Bo mogę. Zrobimy teraz takie coś. Chodźcie, Kosia, Kosia. Dziękuję Państwu. I to wyszło zdecydowanie lepiej niż poprzednio. Tak, chcę. Ale może jeszcze... zrobimy coś takiego. Mianowicie użyjemy pistoletu. Albo... Nic tam się nie potoczy się? No jak nie, jak tak. Co, co? Na razie. Chodź stary, chodź. Bardzo dobrze. Przestańcie.
kurczę, zesrał. Cios widłami. Nie no, tu się nie paryczkował. Nie ma co się bawić. Wiedziałem, że wleziesz. Usłyszałem cię. Na szczęście. Co? Jaki Figaro? Chodź, stary. Dobra, leż sobie, stary. Teraz pan. Słyszałem. Ty. Nie machaj mi tym. Przed oczami jeszcze komuś oczy wykujesz. W ostatniej chwili mnie niemalże. Leżeć. Dobrze, oni tak siłą rzeczy muszą tutaj iść. Nie ma opcji innej. Dla nich. Strzał w nogę bywa lepszy niż w głowę. Co jest? Ja ten guzik wskazam. Gdzie, stary? Gdzie? Chodź tu. Panu podziękujemy. Ej, zostaw mnie. No to jeszcze ujdzie w tłuku. Ale już nie stawaj. Dziękuję. Dobrze, teraz możemy pobawić się w poszukiwacza przygód i zobaczyć, co tu mamy ciekawego. Mamy, o, a my chyba karabin, no to nie pogardzimy. I kasiorka. Błyszczy się. Błyszczące. Me gusta, kapusta. Tak. Ten pan... Chcę zobaczyć, jak to jest latać. Jak dla mnie. Ej. Serio? 5 pocisków zmarnować. Nie wiem, to już... No, naprawdę, będzie taka jakość... Celność raczej. A ja mówię, co jest? Mi się analog wyłączył. Się zastanawiam, nie mogę obrócić ten... widoku. Postawmy się na chwilę i przeładujmy naszą broń. Zniszczenia. Przeładujmy, nie strzelmy. Dobrze. Nie mamy chwilowo tutaj, więc... Patrzyłem, czy mam... tą... Ej... roślinkę żółtą. Ale nic nie posiadam jej. No cóż. Aha, trzeba było się pospieszyć, nie? No wiecie, to zaraz zniknie. A problem jednak nie. Czyli trochę amunicji zawsze przydaje się. W szczególności, jeżeli więcej się napatrzy do dzierostwa. Jak to wygląda na stan? Tak się nie przyjrzałem za bardzo. No, 2 pudełka praktycznie. Więc dobrze jest. Dobra, teraz możemy to spenetrować całe. Drzewo jakoś nałapał. Kasiorka. 1000 petasów. O!
Me gusta. Ej, weź to. Me gusta kapusta. Głowa pusta. Ot, mój humor czasami. Epicki. O, właśnie. Do strzelby? Zawsze. W każdej ilości. Ale raczej całej gry nie dałoby się przejść strzelając tylko i wyłącznie ze strzelby. Chyba, że tutaj właśnie i tak. Itaka? Itacza? Jak się nazywa to chyba? Beji. Nie, tu nie ma opisu. Jej nazwy. Dobra. Co to jeszcze możemy? To możemy. O ty! Ja pierniczę, a skąd wy tutaj? Parówy jedne. Serio? No chodźcie. No ja widzicie, takie uniki, nie? Ale to wam nie pomoże, na serio. Coś jeszcze chyba lezie. No. Idziesz tu jakiś? Czy mi się zdawało? Idą, idą. No to się nie muszę bać. Ale zobaczmy, że jak tą misją stoimy. Nie no, myślę, że jeszcze możemy podstrzelać tą strzelbą. O, 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 szybko, 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 szybko. Dobrze. Fiu. Oj, abym prawie strzelił. Fiu. Postarzmy się, potem jeszcze to ułóżmy od razu, żeby tak się nie bawić za bardzo. Albo jeszcze lepiej w ten sposób. Przy okazji miejsca zaszczędzimy. Jak widzicie, dobrym pomysłem było zakupienie tej walizki większej. To mówiłem, ale i tak to nic nie słyszeliście, bo się głos nie nagrał. Jak na złość. Dobra, mamy 10 magazynków od tego. Nie! Gdzie on jest? Jeden napaleniec. Ten tu mi macha. No, już. No się masz. Nie podnoś się. Aj! Znowu mi się guzik pomylił. Co mi się... Nie wiem, chyba z jakąś grą kiedyś grałem najwyraźniej. A w sumie mogłem tak zrobić i on by się przewrócił. Gościu rzuca dynamitem, czy mi się zdaje? No już, uważaj. W takich rzeczach jestem. Dobra, nie doczekał. Nie stawaj. Nie wstawaj. Kurde, więc rozmotka nie miała? Ile? Bierzemy, bierzemy. Dobra, to tym. Gdzie to burczy? Ten burczak jeden. On się przyda, ale to później. Albo jakiejś sytuacji podbankowej. Moment. U góry chyba. Pewnie wylezę i coś mi... Nie, bo mi w łeb strzeli jeszcze. Bezpiecznie tak czasami. Najwyraźniej to musi ugościć. Bo tu ich nie widzę.
imbecil! Wiedziałem, nie, no łeb mi ugrznął. Le voy a hacer picadillo! Jakoś klatek mam mało, aż dziwne. W tej grze, że miałem mało klatek? Ale chcę w głowę, w głowę! Ale ty nie chcesz, bro, co? No akurat... Serio? No chodź tu, stary. Dostał. Tylko, że jeszcze za mało, aby... No jeszcze mało ci... Chodź tu. Ale, żebym to przyciągnął, ten strzał. Kurczę, strach naprawdę dotknąć pada, bo... Ej, no, jeszcze się musi psuć. Cholerne. Akurat... No jeszcze, stary! Teraz snajperki mi się nie opłaca, wyciągę sobie na niego. No. Szybko nasuwamy. Coś tam powinno być chyba z niego wypaść, ale wiecie. Pewnie nigdy nie można być tego. Nic z tego? Tak się pospieszyłem. O, i druga część. Ładne. Błyszczy się. Nie, no, na razie w porządku. To jest błyskowy granat. Ten niebieski. Czerwone zapalające, te zwykłe zielone to są odłamkowe. No, odłamkowe. Ogólnie oprócz. Wybuchowe i tyle. Nie mniej, nie więcej. No, ale mógłbyś zaskoczyć? Dziękuję. I hopsa. Zawsze dobrze. Jest trochę więcej kasy. No, kasa tutaj to naprawdę schodzi w tempie takim, że w sumie chyba to nie byłem w górze zostawić. Wątpię, żeby cokolwiek było, no ale głupio by było przeoczyć coś. W sumie? Do strzelby mi tam pasi. Przyjrzyjmy się mapie. Z tej perspektywy nic nie błyszczy? Jakiś wisiorek, kamyk, cokolwiek? Nie? Szkoda. Opsa, hit. A my mamy jeszcze czym dopasować. Tak. Sezamie, otwórz się. Okej, a jestem idiotą, bo nie spojrzałem oczywiście, o której zacząłem nagrywać. No to było mądre. Jest w pół do... Można przyjąć, że nagrywam jakieś 20 minut. To do następnego tego, jak będzie coś o tym czasie, to się... Po prostu... I tak muszę zapisywać przy maszynach i tak. Więc za bardzo dużo broni mam. Zobaczmy na mapę. Tu mamy coś ciekawego. Stamtąd wszystko. Tam mam jedną ciekawą rzecz. Jakąś. Kurde, klatek mało. Nie, jestem w szoku. Coś tu chyba będzie. Tak, i owszem. Tutaj coś jak... Mam wrażenie jakby... Coś się miało stać. Nie wiem, czemu jest takie uczucie. Pewnie po tym. Resident Evil 5. Tam coś takiego było, że takim załomem wylasłem taki zombiak. Jeśli można jeszcze w Wake zombiakami nazwać. Mamy? Czy nie mamy? Nie. Nie mamy. To jest tutaj. Okej, łapię.
Ej, ale wyjdź. Dziękuję. Bam, bam, bam. Aha, to jest ta maska. Nie, bida. To jest ta masaczka, nie? Trzeba się po nią dostać. Jakby tą stroną. A jak tam dojść? O, tu trafia się dowiemy. Aha. Nie, nie wiem. Momencik. Tu tędy. Tu jest na górę albo dołem. Dobra. Jakoś musi się udać. Okej. Okay. Nie, 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 nie. Skierdziaj. Co jest? To było dziwne trochę. Chodź tu, stary. Nie no. Tam mnie wkurzyliście. Chodź tu. Granat? No właściwie mogłem tu nawet granatu użyć. To było dosyć mądre. Żadnej parowy nie ma, tak za bardzo nie widzę. Aaaa, jeden guzik. Tak. Ten i ten. Dobra. Otwórzmy naszą walizaczkę. Czerwonej nie mamy roślinki, jak na razie. Dobra, pistolet się wyposażmy. Magazynek pełny mieć warto zawsze. Tylko, że na boki można chodzić. Wiecie, co chodzi, nie? Tylko trzeba iść do przodu, się obrócić i tak dalej. O, bida. Jesteśmy w pomieszczeniu tym tutaj. A to jest przeciwko nas. Nie no, przydałby się wyleczyć, ale wolałbym znaleźć jednak ten. O, w dupę. Czasami refleks mam dobry. Czasami. O ty! I dead, co? Ale jaja. Jak berety. Tak. A reszta zniknęła oczywiście. Nie. Nie zniknęła, ale da się wpierniczę pułapkę. Serio? Poszedł on. Nie podnoś się. Fiu. Ale mi ciśnienie skoczyło. No serio, Lizka. Kurde, no i ten guzik znowu. Co mi się myli tak? Pistolet. A, tak się nie pomyliłem. Na szczęście. To żeby był w ogóle wstyd. Granaty. Myślę, że tych granatów można by było trochę dopomóc sobie. Kurde, czerwona ta by się przydała roślinka, naprawdę. Tak. No i weźmy to sobie, uknijmy. W razie zostawmy. Cofnij.
Granaty, granaty. Co tu z wami zrobić? Ej, nie, tak. Tego tutaj. Jest git, majonez. Jak go będę widział gdzieś dziadu, to się wyposażę. Od razu granaty. A ci szczerze, się w ogóle się przeżyłem. Kurde. W szoku jestem. To zamknięte. Piecyk za chwilę sprawdzimy. A się tak rzuciłem do przodu. Zresztą się wpakowałem. W dalej miejscu, nie powiem. Ukryte nawet te pułapki były. Za tym. Nawet zmyślnie. Nie powiem, nie powiem. Tak jak na hura, pędzę. Się wpierdzieliłem. Ze swoją głupotę dostałem. No dobra. Jeszcze ostatnia. Ej, wolę się nie pakować jakby co. Nie, pusta. Bieda. A amunicja w piecu. To mądre. Nawet bardzo. Sniper w piecu. To też bardzo mądre. Naprawdę. A to już nie. Pewnie przynieśli z beczek do tego, do pieca. Oj, się przestraszyłem, że ten... Ojej. Mapa. Jesteśmy w tym miejscu. Musimy tu przejść. Dobra, spoko, już wiem. Tylko nie wiem, czy tu nie będzie takiej niemiłej niespodzianki. No i może być. Jak to wygląda z amunicją? Spoko, do pistoletu w szczególności. W miarę oszczędzamy, ale... Wiecie. Opsa. I maskę bierzemy. Elegancka maska. Co tu możemy wpakować do niej? Te trzy takie. Powinien to będą te znowu... te same takie świecidełka. Co musimy wpakować do tego pucharu, który tam widzieliście w poprzedniej części. Wiecie, bo tak już bliżej boku niż się wpierdzieliście po prostu takiegoś gościa, to by było dosyć głupie. Zielona? Spoko. Czerwona by się przydała. No i żółta zawsze, w każdej ilości żółte. No każdy nie miałbym zielony, no to trochę kicha. Czy to będzie... Nie no, chłopie, ty coś mi tu knujesz. Chodź tu. Że oni przetrzymują tyle strzałów w głowę w ogóle. Hej. O ty. Fiu. To było głupie. Bardzo. To też głupie, nad bardzo. Celność będzie badziewna, dopóki się nie nauczę tego porządnie. Z jakiegoś powodu zapomniałem całkowicie, ale z drugiej strony grałem to kilka lat temu. Poszedł mi won. Mogłem mu cisnąć granata po prostu, jeśli uspokoiłby. Jak kilku przeci biorę granata od razu. Będzie granata... łap! Co? Ten marudzisz? Stary. O? Co? Moja mama dar? Czego? Serio znowu? Mógłbym tego nie przeżyć. Nie wstawaj. Kasiorka, spoko. Fiu. Na ogryzku jest życie, jedziemy. Ciekawe, czy mogę tą czułość zmniejszyć. Będę musiał zobaczyć. O, mapa następna. No nie zwróciłem uwagi, czy tu nic nie znaleźć. Skleroza.
rzućmy okiem. To wzięte, tu mamy. Niespodziankę. Nie jestem głupi. Najpierw to. Teraz to. Zegarek kieszonkowy. A bierzemy. A, niech jest. Amunicja, spoko. Nie wiem, trochę nikogo nie ma. Chyba. A wiecie, jak z tym bywa. Już tak się raz zdziwiłem, jak grałem tam kiedyś. Tak se wlazłem. Cicho, cicho. Wziąłem się otwierania ten, a tu koleś wlazł gdzieś za mnie. I kurę się wziął. Chciał mnie wziąć. Królka nie zauważyłem pewnie w szkole. Wiecie, co by się nie stało. W pierwszym odcinku widzieliście. Co ja z krukami zwykle robię. Chociaż to... To nie chcę ja sobie z bokiem zresztą iść. A drugi bok? To nie ma jak. Dobra. Przodem pchał się nie będę. Drugiej... Nie, nie widzę. No chyba, że jestem ślepy. Czy to będzie takie coś niemiłego? Nie, to będzie chyba za chwilę jakiś filmik. Poznaję to miejsce. Albo to jak... Co to było? O nie, spoko. Jakiś chyba filmik będzie. Takie mam wrażenie. Albo to jak inną postacią się grałem. Jedno z dwóch, ludzka. Jedno z dwóch. Skoro muzyki żadnej nie ma takiej nastroje, bo coś w stylu. Ojeju, ja to kocham, dobra. Do góry. Obróćmy może w lewo. Doskonale. Bo trzeba właśnie ten znaczek ułożyć. Czasami to była tak różnie, że... Dobra. Nic nie ma. Co będę chciał łeb urwać? Tego nie mogę przeszukać. O, właśnie. Widzicie? Ten znaczek. Myślałem, że coś mogę zrobić tutaj z tym obrazem, a jednak niekoniecznie. Co tu mamy? Notatka wójta. No, dobra. Trójeczka. Widzimy. Bam, 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 bam. Sprawdźmy to. Jakoś mi korci. Wiecie, szafki lubią skrywać różne rzeczy. Bam, bam. To chyba będzie... Czy to w innej grze? Grze w sensie... Inną postacią. Do tego będziemy zmierzać. Ale... Czy mógłbyś cofnąć? Dziękuję. Hay un rumor de un extranjero entre nosotros. Nuestro jefe se cuidará de la plaga. De la plaga es mucho mejor que la nuestra. Ups. Carry the same blood as us, it seems. Nevertheless, you're an outsider. Just remember, if you become
unpleasant to our eyes, you'll face severe consequences. What? Same blood. Minusie, celność. Ole. Nie no, masakra. Ale zapis oczywiście. Myślę, że jest dobrze, że możemy zrobić dodatnie dojść maszynki do pisania. Myślę, że zdążymy jednak. Leon, I've been able to get some new info that might help you. Fill me in. Apparently, there's a religious cult group involved. They're called the Los Illuminados. Los Illuminados? That's a mouthful. Anyway, I had an unexpected run-in with the big cheese of this village. But you're okay, right? Yeah. But he could have killed me, but he let me live. And he mentioned something about me carrying the same blood as them. Whatever that means. Carry the same blood. Huh. Interesting. Anyway, there are more important things than solving riddles right now. You're right. Hurry and find that church, Leon. No dalej. No, w końcu. Cofnijmy się kawałek. O, tak. Mangusta. I owszem, kapusta. Dobra. Teraz sobie pamiętam, co i będzie z prawej strony. Mogę tego nie przeżyć. Tutaj będzie ktoś. Widzieliście? Dobrze pamiętałem. Chodź tu, paruwo. No chodź. No, ruszę tak się. Doskonały kop. Chciałem powiedzieć strzał już, no ale nie pasowało. Warto mieć zalewaną broń zawsze. Więcej nie za bardzo nic. A co? Też potrafię być delikatny. Nie tylko skopać drzwi. Nic nie chce mi ubrać głowy? Tak od razu to nie, ale tutaj coś chyba było. Pamiętam, gdzieś to było jakieś złote jajko. Chociaż mogę się mylić. Rzućmy okiem na mapę. Jako takiej to nic super duper nie ma. O. Oj, będzie. I to dosyć niemiłe zdarzenie. Ale tak. Coś mi się zdawało. Zapalające? Oczywiście. Tysiąc. Kurde, wszyscy w takich tych skrzyneczkach trzymają kasę. A co? Na bogato. Myślałem, że coś innego może. Ale niestety nie. Tu mi się coś kojarzy z jajka klipu. Bierzemy. A czemu by nie? A! Ja pamiętać. To byłem. Chodź, co okiem jeszcze.
Coś pamiętam, że może było coś jakiś, tak jakby Ester czy coś. Chociaż mogę się mylić, zapewne i tak się dzieje. To... Oj. Nie ten budzik oczywiście. To w to miejsce. To tutaj. Mamy dwa zapalające. To w to. Tak. To w taki sposób wygląda. Weźmiemy chyba zwykłego. Tutaj. Tego pana przestawimy w to miejsce. To tu. Miejsce zaczyna się kończyć powoli. Myślę, że to będzie dobra pora. Użyjmy się, wyleczmy. Bo możemy. Okej, tam wyposażmy się. Zobaczmy przy okazji. No, cofnął się. To będę się z piłą spalinową, goście, że... Widzieliście? Pamiętałem. No, to nie jest miłe spotkanie, dlatego granty przydają się. Stary, naucz się latać. Taka dobra rada ze mnie. Wujek, dobra rada. No i leży w tym miejscu. Ło! A się cieszę. Jak prosiak w błotku normalnie. Tu nic nie ma? Nie. Na pewno tak nie na pierwszy rzut oka. Widzieliście? Dobrze, za granaty zostawiłem. Zbunkrowałem je. O! Gniazdko. Dziwnie zabrzmiał jak za mnie dziś. Co? No stary, po dupie. O, bogaty. O, jest nifalek. To jest dobrze. Czy tu nikogo nie ma? Znaczy tak niekoniecznie, chodź tu. Wiedziałem. Wiedziałem, ty babsztylu, ty. Do widzenia. No. Pani podziękujemy. Nic nie miała. Chyba już nikogo nie powinno być. I nie ma, na szczęście. O, teraz... Nie, o żółtej myślałem. Ale w sumie to też... I zróbmy zaraz... Przy następnej tej zapisujemy, bo to już będzie chyba w sam raz czas. W miarę. Czerwona. I znowu ten sam guzik wcisnęły. Zamiast tego. O. Teraz jest dobrze. Dobrze mi się zdawało. Myślę, że teraz będzie dobrym wyborem przejść to. Co? Tam marudzisz.
No, ja myślałem, że się stanie. Zapisek tu masz nowego. Dojmy na tą zalaweczkę. Właśnie, pistolet maszynowy, nie? TMP, zobaczmy informacje o tym. Tak, 9 mm. A tam do pistoleta to jest jaka amunicja? Obejrzyj. Aha, okej. Okay. I no w sumie zwykle można ładować pistoletową, chociaż nie każdy pistolet maszynowy to psuje, to jest fakt. No ale... Też 9 mm. Właśnie, a propos. No już chciałem zły klawisz wcisnąć. Jej! No. Sezamie, otwórz się. Czy to był jakiś filmik? Czy nie? Co wy znowu ode mnie chcecie? A, zresztą. Chociaż... No, współpracuj. Dziękujemy. I to było najszybszym sposobem, żeby się tego państwa pozbyć. Więc zróbmy teraz tak, jak to. Przenieśmy sobie w to miejsce. I to też cała leczy, więc jest też w tym miejscu. A, to tutaj. Postawmy się teraz w pistolet elegancko. Coś z lewej będzie, wylezie z tego domku. No jak bum, cyk, cyk. No chodźcie, chodźcie. Nie będę czekał miesiąc. Serio? Aj. Karamba. Też potrafię ugryźć. Myślałem, że tego też pociągnę. Pomyliłem się. Wiesz, tak, wieprzenie na jednym ogniu, no ale... Nie tym razem. Pusto. Oślepiający, przyda się. W szczególności w niektórych momentach. Tak było w piątce, teraz już QF, ale nie będę tam czwórki to praktycznie. Nic tam nie ma? Tak nie za bardzo, dobrze. Mam iść w miejsce takie jak... Aha, tutaj. I tu będzie... O, i będzie zapis nawet, dobrze. Ale przejrzyjmy oczywiście to miejsce, bo się mogło coś pojawić potem. No to już tak bywa, dosyć często. W to miejsce. Prosiłbym. Ten program jakoś zżera... O ty, gnido. Nie zauważyłem cię. Ty kule snajperze, co dychę. Nie powinien być dead, no ale... Wstanie, dziec. To masz po dupie. Panu podziękujemy. No, to strzały mają pod naboje nawet. Jak mówiłem, warto. To już wszystko, co wziąć mogłem. Aha, przybita. No tak. Jedna taka była, to jest prawda. Krowy nie ma. Zjedli ją chyba. O, następny. Karamba. Pan sobie poleży. Nie wiecie, po co marnować amunicję.
I da się wpiąć na kogoś. Nie? O. No to pchnąć mogę. Co najwyżej. Pchnijmy kawałek, co mi tam szkodzi. Jakby co, to się dopchnie tylko. Na zewnątrz prosiłbym. Wątpię, żeby tu znowu coś leżało. No właśnie. Pusto. Ale tu już nie. O! Megusta! Czerwona kapusta. Pokaż kotku, co masz w środku. Tutaj mam iść, tak? A ja najpierw wsadzimy u góry jeszcze. Tak zaraz, dla pewności. Ej, tam bida. Kurde. Mnie to by już tutaj szpachelką zbierali. Ale nie, no sprawdzę. Tu ostatnio znalazłem coś tam ciekawego, ale chyba nie tym razem. Tak, tu nic za bardzo nie znalazłem, wszystko jest przetrzęśnięte do góry nogami. Zrobimy tego. Teraz możemy otworzyć. Za chwilę zapiszemy i skończymy na tym. Bo myślę, że to będzie sam raz. Zresztą następnego już na następnej nie zdążyłbym dojść. To powinien być gość jeden. Ale najpierw to przetrzęśnijmy. Dla pewności. Oczywiście, że amunicję chcę. Przyjrzyjmy się. A, to tam dalej. Dobra. Zapiszemy się, zanim ludziska pożegnam. Właściwie. Pam, 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 pam. Stukać łanie na maszynie trzeba mówić. No. Ludziska. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka i zapraszam na wszystkie kolejne części, jakie się tylko ukażą. Zagrajemy w Resident Evil 4. Na razie, ludziska.